Tak, znowu to zrobiłem. Kolejny Linksys EO9500 zawitał do serwisu. Sprzedawca napisał, że problem jest z Wi-Fi 2,4 giga. Jako, że mam dawcę takich układów, stwierdziłem, a przynajmniej kolejny wróci na rynek naprawiony. Więc sobie zobaczymy, czy uda się to naprawić, ale najważniejsze, co chciałem zobaczyć i sam z własnej ciekawości, jakie są objawy takiego uszkodzonego układu, który czasami działa, czasami nie, ogólnie dziwnie się zachowuje. Więc jakby mam parę pomysłów, jak to sprawdzić i dzisiaj to ze mną zobaczycie. Pudło jest spore. Zobaczymy, czy uda się to otworzyć bez rozwalenia czegokolwiek. No i właśnie nie da się tego zrobić łatwo. Sprzęcik jest naprawdę spory, to pudło też jest spore. Ja nie wiem, czy on jest nowy, ale ma wszystko ofoliowane, więc jakby stan taki wizualny jest bardzo, bardzo dobry. Jest też zasilacz, ogólnie pełen komplet. Warto by to po prostu naprawić. Urządzenie jest skręcone 4 wkrętami, pod gumami są ukryte. Jeden jest pod naklejką, z tego co pamiętam. Niestety nie pamiętam dokładnie, o właśnie w tym miejscu mniej więcej. Jedna nóżka nie jest przyklejona, w sensie nie ma wkręta, to już się przekonałem właśnie. Było trzeba zobaczyć jakiś tutorial, jak to rozkręcać. Ja już niestety zapomniałem. Odklejanie tych nóżek idzie ciężko, więc mam tutaj turbo broń. Po suszarce, mimo że idzie ciężko, to przynajmniej się równo odkleja. Okej, jedną z gorszych rzeczy mamy za sobą. Teraz przydałoby się to otworzyć, co też nie jest takie proste. Musiałem pójść po pomoc naukową, bo zaraz mnie tu szlak trafi z tego powodu, jak to otworzyć. Jak widzicie, są tutaj konkretne zaczepy i tak naprawdę nie jest lekko z wyciągnięciem, z otworzeniem tego sprzętu. Chciałem to zrobić możliwie, powiedzmy, bezpiecznie, ale nie do końca się udaje. Dobrze ją chwycić, a za długa, żeby jakoś to rozsądnie zrobić. Ok, co straciliśmy? 2 zaczepy. Jeden się połamał, drugi się urwał. I w tym widzę jest tak samo. Więc niestety coś trzeba urwać, żeby to się powiodło, w sensie otworzenie. Co tutaj mamy? Kolejne śruby, jest tego sporo.
Teraz to jest całe gorące. Ok, odeszło. Tu się nierówno przykleił termopad. I jak zauważyłem, trzy tuleje zostały zerwane, co może świadczyć o tym, że sprzęt zaliczył jakiś upadek. A to już mi rzuca światło na to, co się mogło z tym stać. Dlaczego? Ponieważ już naprawiałem jeden sprzęt po upadku i sytuacja była taka, że uszkodzony był właśnie układ Wi-Fi. Jak widzicie, rozebrałem wszystko. Zdjąłem pozostałe ekrany, podpiąłem się konsolą, bo faktycznie sprzęt zachowuje się trochę niestabilnie. I zaraz zobaczycie, jak wygląda uruchomienie takiego Wi-Fi-ka na kamerze termowizyjnej. W sensie będziemy poszczególne pasma odpalali. To są dwa układy od pasm 5 GHz, to jest od 2,4. I zobaczymy, czy będzie widać jakieś różnice. Ten układ albo to pasmo powoduje problemy. No to pasmo jest obsługiwane przez ten układ po środku. Więc liczę na to, że tu wystąpi coś ciekawego, coś innego niż w przypadku tych dwóch układów. Układy są na razie wyłączone. Pokażę wam, jak to wygląda w tej chwili. Ok, w tym miejscu, czyli od góry, gdzie przechodzi część zasilania i magistrala PCIe, układ jest, powiedzmy, ciepły i wykazuje jakąś aktywność. Mimo że nie jest włączony, to jest zasilany. Każdy układ wygląda dość podobnie. Ten walnięty też podobnie się zachowuje. Tak wyglądają układy wyłączone. A zaraz sobie sprawdzimy, co się stanie, jak będę załączał układy. Na początek zasilimy ten układ od 5 GHz. Dosłownie się zapalił. Dość punktowo się rozgrzewa. Osiąga temperaturę 45 stopni mniej więcej. Jak widzicie, poprzedni odczyt termiczny praktycznie zanikł. Jest, ale bardzo, bardzo słaby. Tak zachowuje się mniej więcej sprawny układ. Pozostała, tak jak poprzednio, zasilanie tylko mniej więcej od magistrali PCIe. Nasz uszkodzony układ też tak się zachowuje. To zaraz włączymy kolejny układ od 5 GHz. I układ się załączył. Jak zwróciliście uwagę, mniej więcej w tym miejscu jest jego zasilanie i to się zgadza, bo tutaj jest dławik dość spory i przetwornica. Układ zachowuje się podobnie. Centralnie w jednym miejscu jest najbardziej jasny punkt, osiągający temperaturę około 45 stopni. Czyli te dwa układy raczej są sprawne, ponieważ zachowują się podobnie. I za chwilę załączymy ostatni układ, czyli układ odpowiedzialny za pasmo 2,4 GHz. Jest. Ale zobaczcie, co się dzieje. Coś dziwnego się dzieje, tak jakby układ nie do końca się włączył. Mianowicie świeci jaśniej, praktycznie cały dół tego układu świeci jednym paskiem. Więc albo mamy do czynienia z jakimś zwarciem, albo coś jest niedolutowane. Trudno jednoznacznie powiedzieć. Przy sprawnych układach widać wyraźnie, że to nie jest pasek, tylko punkt. Przy uszkodzonym układzie jest to mniej więcej pasek. Pasek w tym miejscu po długości całej. W sprawnym układzie jest bardziej punkt niż pasek. Mniej więcej spodziewałem się czegoś takiego, choć tak naprawdę nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. W sensie domyślałem się, że uszkodzony układ będzie się zachował inaczej. Teraz mam problem.
bo urządzenie jest po upadku. I się zastanawiam, czy układ wymieniać, czy go po prostu przelutować, wlutować ponownie, w sensie wylutować, wlutować ponownie, czyli go przelutować i zobaczyć, jaki tego będzie efekt, czy coś ulegnie zmianie. Jak widzicie, wszystko sobie pozdejmowałem z tego, z tej płyty głównej. Wszystkie termopady, radiatory, jest trochę z tym roboty. Wykonałem właśnie kilka pomiarów. Już nie będę wam pokazywał, jak te pomiary wyglądały, tylko wam pokażę takie bardzo podobne miejsca w tym sprzęcie. Mianowicie, każdy układ podobnie wygląda tak jak tutaj. Czyli są cztery dławiki. I te sekcje się powtarzają przy każdym dławiku, w sensie przy każdym układzie. Są takie cztery dławiki, to jest jakaś linia zasilania. I teraz te sekcje w tych dwóch układach, może wam to tak pokażę, bo to trochę duże jest. Ta sekcja i ta sekcja mają takie same wartości rezystancji względem masy. To jest kilkaset ohm. 140, powiedzmy 200 ohmów mniej więcej. Na innym sprawnym urządzeniu jest bardzo podobnie. Natomiast ta sekcja w układzie od 2,4 GHz, czyli od tego układu tutaj po środku, ta sekcja zasilania ma rezystancję liczoną w kiloohmach, czyli na pewno coś jest nie tak. Tylko że to jest dość ciekawa kwestia, bo zwykle jest tak, że uszkodzony układ ma zwarcie. Względem masy rezystancja maleje w takich przypadkach, a tutaj rezystancja bardzo wzrosła. No i właśnie się zastanawiam, czy ściągać i przelutować ten układ, czy go zwyczajnie wymienić. Chyba zacznę od tego, że go jednak po prostu przelutuję. Ściągnę, oczyszczę spoiwo, nałożę nowe spoiwo, wlutuję go i pierwsze co zrobię, to wykonam pomiary i zobaczymy, czy ta sekcja się w jakiś sposób poprawi, czy te rezystancje spadną. Jeżeli nie, to jesteśmy w domu i układ będzie uszkodzony, a za drugim razem będzie go łatwiej zdjąć. Ok, temperaturę mam już całkiem rozsądną. Na podgrzewaczu to już w ogóle jest wysoka, na płycie głównej też. Pozostaje odpalić wyciąg, odpalić hota i lecimy. Korzystając z okazji, wlutowałem jeszcze trzy tulejki, które tutaj zostały oderwane i zauważyłem, że kolejna praktycznie odpadła i jeszcze jedna tutaj też ledwo się ma na tej płytce. Nie wiem, czy uda mi się ustawić tak podgrzewać, żeby też ją jeszcze poprawić. Spróbuję, póki to wszystko jest ciepłe. Więc ten sprzęt dostał konkretnego, tak zwanego dzwona. Jest nasz układ. Wygląda to tak. Nie potrafię nic sensownego powiedzieć na temat tego, co tutaj widzicie. Możliwe, że
układ był niedolutowany albo coś pękło. No to mamy rozwiązany problem. Podczas czyszczenia odszedł jeden pad. Jest tam coś na wzór przelotki, czyli sygnału, który gdzieś tam sobie wychodzi. Więc mamy uszkodzony układ mechanicznie. Dostał strzała i oderwało mu pady. Więc to się by pokrywało z moim podejrzeniem, że układ może być uszkodzony mechanicznie. I nawet nie tyle chodzi o samo lutowanie, ale o pady, które zostały zwyczajnie oderwane. Prawdopodobnie coś tutaj bardziej jest naruszone jeszcze w innych miejscach, no ale ten jeden pad tak naprawdę wystarczy, żeby spowodować jakiś problem. Ja już się nie będę bawił w naprawę tego układu. To jedynie coś by tam można było zrobić, bo jest jakaś tam ścieżka, ale układ jest na tyle dziwnym komponentem, że nie będę tego dotykał. Po prostu wylutujemy z innej płyty dawcy inny układ. Więc znaleźliśmy uszkodzenie. Układ jednak jest uszkodzony. Nie pomoże tutaj zwyczajny rebal tego układu, trzeba go wymienić. Zerwało mu jedną nogę, prawdopodobnie jakąś ważną nogę, bo jest tam sygnał. Tu już nie mamy na tej konstrukcji tego sygnału, trzeba układ po prostu wymienić, wziąć go z płyty dawcy, wstawić i powinniśmy być w domu. Układ właśnie położyłem. Jest to układ wzięty z demontażu z innej płyty głównej, która ma jeszcze większe problemy. Mianowicie jest po burzy. Teraz trzeba poczekać, aż płyta i podgrzewacz osiągnie zadaną temperaturę i zaczniemy lutować. Thank you.
Układ został właśnie wlutowany. Sprawdzam, jak wypadł, jak się ułożył. No, mam pewne wątpliwości, bo tak do końca równo to on nie jest i nie pamiętam, jak było z poprzednim układem. Czy on też tak trochę nie do końca, powiedzmy, fitował. Przede wszystkim chodzi mi o te elementy od tej strony. Tutaj o tych czterech kondensatorów, to są linie PCIe. Tu odstaje trochę, ale tak poza tym to wydaje się, że jest całkiem ok, więc nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić, czy działa. Startuje, prąd jest taki w miarę, nie jest najgorszy, nie jest najlepszy, w sensie nie ma zwarcia. To o tyle dobrze, no bo mogło być jeszcze zwarcie, to wtedy lipa zupełna, a tak nie jest źle. Jak pamiętam, to jeżeli wszystkie układy zaskoczą poprawnie, to pobór prądu jest plus minus 1,1, 1,2 ampera, coś koło tego. I wtedy jest git. No i zobaczymy, 700 mili mniej więcej, to jest jak Wi-Fi są wszystkie wyłączone. To tyle pamiętam. No i oczywiście ten prąd trochę będzie narastał, trochę będzie spadał. Mam to też MacBooka. Sprzęt jeszcze jest niedostępny. No nie dziwię się, nie wystartował, więc to trwa długo. Ja trzymam kciuki normalnie, żeby to wystartowało. Żeby w ogóle system poszedł, bo to też jest taka opcja, że nie wiem, o właśnie poprzedni, którego naprawiałem, tutaj się wywalał w tym miejscu. Poszedł. O tyle dobrze, już trochę ulga. Gdzie prąd ponad 700 mili, ale on się po prostu uruchamia, więc to jeszcze nie jest to. Widzi mały zakres sieci, więc jak o, 1,2 ampera. Na razie, no jest wszystko. Mamy test, tak jest nazwana sieć Wi-Fi. Mamy dwie sieci 5 giga. Jesteśmy w domu. Poszukamy siebie na YouTubie. Wiem, że to jest zboczenie, ale przynajmniej moje treści mogę, powiedzmy, puszczać. Działa. Jeszcze zobaczymy na termowizji, jak to wygląda w takim razie. Układ grzeje się tak jak pozostałe układy w zasadzie. Może troszeczkę inaczej, bo transfer przez niego teraz jest. Tu jest ok. Więc przepraszam za to, że moją gębę musicie dwa razy oglądać. Naprawa się powiodła. Mam nadzieję, że coś ciekawego widzieliście. Ja mam kolejny router. Nie wiem, może ktoś by chciał kupić taki router, który no, odzyskał pełnię sprawności. To zapraszam do kontaktu, bo w sumie mam teraz takie dwa i nie bardzo mam pomysł, co zrobić, a powiem szczerze, że chętnie bym je sprzedał, kupił coś innego. I coś jeszcze ponaprawiał, żebyście mieli ciekawy content, mniej lub bardziej ciekawy. No to jest coś innego niż iPhone. Mam nadzieję, że się podobało. Jak macie jakieś pytania, walcie, piszcie w komentarze, ewentualnie na maila, ale komentarze są dobrym miejscem, staram się na nie odpisywać, więc jak będą rzeczowe, ciekawe, z pewnością udzielę wam odpowiedzi. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia.